W Krakowie można spędzać ferie na wiele sposobów, a my teraz zapytamy, jak to można zrobić na sportowo. Jest z nami Michał Sobolewski, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co Zarząd Infrastruktury Sportowej przygotował dla dzieciaków, żeby te ferie upłynęły pod hasłem sportu? Możliwości uprawiania sportu przez cały rok jest mnóstwo i tak samo będzie podczas ferii. To nie tylko zasługa Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ale też klubów sportowych, instytucji sportu, które działają na terenie miasta i przygotowują różnego rodzaju atrakcje, zajęcia dla młodzieży. Są to nie tylko zajęcia stacjonarne w formie półkolonii, są to też różnego rodzaju obozy wyjazdowe. Poza klubami sportowymi, które licznie tego typu przygotowują atrakcje dla dzieci, będą także specjalne zajęcia w ośrodkach MOS, w ośrodkach KSOS, baseny centra Comcom Zone przygotowują swoją ofertę, także Kolna przygotowuje obóz pływacki basenowy. Na terenie Krakowa będą funkcjonować także lodowiska. 3 lodowiska otwarte i lodowisko podkryte w hali w MKS Krakowi przy ulicy Siedleckiego. Poza tym 3 zewnętrzne lodowiska. Jedno lodowisko w Parku Jordana, lodowisko przy Tauron Arenie Kraków i lodowisko przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Serdecznie zachęcamy do korzystania z lodowisk. Jest to atrakcja, która zwłaszcza na świeżym powietrzu występuje tylko sezonowo. Łyżwiarstwo jest tą dyscypliną sportu, która świetnie może zastępować bieganie czy jazdę na rowerze, te dyscypliny, które trudniej uprawiać na śniegu. Poza tym dostarcza mnóstwa endorfin, więc serdecznie zapraszamy do korzystania z tych atrakcji. Wyjątkową ofertę tradycyjnie ma hala stulecia KS Krakowia, Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Tam po raz kolejny odbędą się półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnością. A jeżeli chcemy spędzić w rodzinie czas, zawsze możemy iść na sanki. Tak jest. W Krakowie oczywiście funkcjonuje wiele górek, które funkcjonują w parkach krakowskich. One tradycyjnie są oblegane w zimę, więc jeżeli tylko warunki śnieżne pozwolą na to, na pewno mieszkańcy Krakowa będą korzystać z właśnie tych górek. Natomiast jest jeszcze jedna ważna atrakcja. Jeżeli tylko warunki śniegowe na to pozwolą, Zarząd Zieleni Miejskiej przywróci ścieżkę biegową narciarską, która w grudniu funkcjonowała wokół Błoń Krakowskich. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy. I jak widzicie, jest w czym wybierać, a wszelkie informacje znajdziecie na stronach miasta Krakowa.